Wierni fani Tańca z Gwiazdami zdążyli już pewnie zauważyć, że Andrzej Grabowski jako juror nie przebiera w słowach, szczególnie gdy ocenia występy młodych i atrakcyjnych kobiet. Teraz też się popisał Taniec z Gwiazdami, to jeden z najdłużej emitowanych programów rozrywkowych w Polsce. Kontrowersje i wpadki są więc raczej mile widziane przez producentów, bo napędzają popularność show. Niesprawiedliwe oceny, ostre wymiany zdań, niekoniecznie najlepsi uczestnicy odnoszący sukces, każdy z tych scenariuszy był już nieraz przerabiany na wizji. Kanwą programu poza słynnymi uczestnikami są jurorzy, którzy potrafią zaskoczyć swoją opinią niejednego widza. Ostatni odcinek programu z pewnością przejdzie do historii za sprawą wyjątkowo niesmacznego komentarza, którym widzów uraczył Michał Malitowski, gdy zdradził, co podczas tańca jednej z par powiedział mu Andrzej Grabowski. Jedną z faworytek do wygrania tegorocznej edycji Tańca z Gwiazdami była aktorka Natalia Janoszek, której w zmaganiach tanecznych towarzyszył Rafał Maserak. Ku zaskoczeniu widzów para pożegnała się z programem. Wydaje się, że Janoszek będzie miała wyjątkowo złe wspomnienia z odcinka, w którym odpadła, to właśnie w jej stronę skierowany był żenujący komentarz Grabowskiego, który przytoczył Malitowski. Andrzej Grabowski, znany przede wszystkim z roli Ferdynanda Kiepskiego, nie popisał się elokwencją, gdy oceniał taniec Janoszek w prywatnej rozmowie z Michałem Malitowskim. Poza tym, tancerz nie do końca przemyślał swoje działanie, dzieląc się obrzydliwą uwagą kolegi na wizji. Raczej nie chciał zaszkodzić Grabowskiemu, a jedynie podzielić się zabawnym żartem, chyba po to, żeby samemu wypaść jak brat łata. Tak przywaliłaś tą salsą, że aż się zrobiło miło, Andrzej mi tutaj mówi, że od twojego uroku jest ciepło w sercu i w kroku, chlapnął przed kamerami Malitowski. W studiu Tańca z Gwiazdami atmosfera zrobiła się wyjątkowo niekomfortowa. Telewidzowie usłyszeli nerwowy śmiech, połączony z zażenowaniem, a Iwona Pawlowicz usiłowała obronić błyskotliwe Jury, mówiąc, że chodziło o kroki taneczne. Andrzej Grabowski został wezwany przez Krzysztofa Ibisza, aby odnieść się do swojej wypowiedzi. Nie, ja tego nie powiedziałem, tłumaczył się 70-letni aktor, który później skomplementował taniec Janoszek już w mniej seksistowski sposób. Natalia Janoszek, czyli adresatka domniemanych słów Grabowskiego, przez cały czas milczała.